Постій, постій, козаче, твоя дівчина плаче, на кого ж ти покидаєш, тільки шарма. Свіску козак на коня, поставайся з ворога, як не зінку повернуся, через прігода. Лучше було не ходить, лучше було не любить, лучше було та й не знать, і тепер забувать. Лучше було не ходить, лучше було не любить, лучше було та й не знать, і тепер забувать. Ну хей вам всім, людиська, вітам вас дуже сердечно з цієї сторони, як звикле, Grzechu 40 mam zaszczyt zaprezentować kolejny, mam nadzieję, całkiem ciekawy i udany materiał z wyprawy moskiewskiej, co po niektórzy nowsi widzowie mogą nawet nie wiedzieć, ale informuję was teraz, że ja jako twórca na YouTube zwykłem nagrywać nie tylko klipy czysto merytoryczne, nie tylko audiologi tematyczne, ciekawostkowe, nie tylko materiały z gier komputerowych, ale także tak zwane wyprawy. Wyprawy będące moim sprawozdaniem z podróży po kuli ziemskiej. Po prostu opowiadam wam, co zwiedziłem, jak było, jakie były moje przygody, a i przede wszystkim, co najważniejsze, opowiadam o różnego rodzaju ciekawostkach, no i historycznych zalążkach poszczególnych miejsc, lokacji, które zwiedzałem. Możecie nie zdawać sobie z tego sprawy, gdyż ostatni materiał z wyprawy moskiewskiej wrzuciłem na kanał praktycznie pół roku temu, dlatego że był to grudzień, końcówka grudnia 2018 roku, obecnie mamy czerwiec 2019 roku, potężna przerwa, musicie mi to wybaczyć, ale prawda jest taka, że zawsze ta seria będzie się pojawiała rzadziej od innych z uwagi na to, że wymaga ekstremalnie wielkich zasobów czasowych. Jeden odcinek z wyprawy tworzę na dobrą sprawę 7 godzin. No to wiecie, biorąc pod uwagę, że ja nie cierpię na nadmiar wolnego czasu, no to w 7 godzin zazwyczaj wolę nagrać 7 innych klipów filmowych, załóżmy z gier, niżli tyczyć się właśnie takich, a nie innych wątków, bo tutaj muszę szukać zdjęć, muszę te zdjęcia odpowiednio obrabiać, ustawiać je, potem przesłuchiwać te nagrania, sprawdzać, czy wszystko jest dobrze dograne i tak dalej, i tak dalej. Nie przeciągając nadmiernie struny, na kanał wylądowała już wyprawa lwowska i wyprawa czernobylska, obecnie snuję opowieść o wyprawie moskiewskiej, a w przyszłości pojawią się także inne tym podobne twory. Ostatni materiał z serii skończyłem na tym, że dochodziliśmy już do Placu Czerwonego i do samego Kremla, mojego pierwszego dnia bytowania w Moskwie, no i doszliśmy również do Aleksandrowskiego Sadu, czyli tak zwanego Ogrodu Aleksandrowa. Rzecz jasna, jest on zlokalizowany bezpośrednio przy samym Kremlu. Jego granicą jest mur Kremla. Jest to bardzo ładne miejsce, obsadzone różnego rodzaju fontannami, zbiornikami wodnymi, rzecz jasna pięknym parkiem, ale i przede wszystkim potężnym pomnikiem. Potężnym dlatego, że dosyć długim. Mianowicie jest to pomnik miast bohaterów Związku Radzieckiego. Oczywiście, jak już zwykłem mawiać, w Federacji Rosyjskiej po dziś dzień jest ekstremalnie dużo symboliki związanej z II wojną światową, a i przy okazji z samym Sowieckim Sojuzem. Przy Kremlu nie było inaczej. Miejsce Ogrodu Aleksandrowa jest bardzo symboliczne, bo to właśnie tam jest zlokalizowany pomnik miast bohaterów Związku Radzieckiego, a i przy okazji pomnik nieznanego żołnierza. Musicie bowiem wiedzieć, że za czasów Wielkiej Wojny Ojczyźnianej władze Związku Radzieckiego wytypowały 13 miast, które specjalnie mocno zasłużyły się w obronie ojczyzny. Był to Leningrad, Stalingrad, Sewastopol, Odessa, Kijów, Moskwa, Twierdza Brzeska, Noworosyjsk, Kercz, Mińsk, Tuła, Murmańsk i rzecz jasna sam Smoleńsk. Każde z tych miast ma pomnik, no taki dosyć zdawkowy, powiedzmy spłaszczony, nie ma tam żadnej statuy, ale jednak ma takie miejsce upamiętniające wzdłuż muru samego Kremla. To wszystko zwieńczone jest grobem nieznanego żołnierza, z którym to obiektem związana jest całkiem ciekawa historia. Niewielu ludzi wie, że jest to dokładna replika grobu nieznanego żołnierza z Warszawy, którego już wam prezentowałem na tej serii, o nim opowiadałem. Po prostu władzom komunistycznym na wschodzie tak bardzo spodobała się owa idea z Warszawy, że postanowili ją przekopiować także do swojej stolicy. Oficjalnie obiekt ma upamiętniać życie wszystkich poległych, którzy oddali w historii Federacji Rosyjskiej i Związku Radzieckiego, rzecz jasna, swój żywot na ołtarzu walki za dobro ojczyzny, natomiast nieoficjalnie chodziło o to, żeby upamiętnić szczątki jednego konkretnego, nieznanego radzieckiego soldata,
który to został zabity najdalej w stronę Moskwy, jak to tylko było możliwe, czyli 41 km od samego Placu Czerwonego. Zobaczcie, jak III Rzesza blisko stolicy doszła. Niewiele brakowało, żeby autentycznie ta stolica została zdobyta. Miejsce o potężnej sile historycznej, ale my je minęliśmy, poszliśmy dalej w stronę właśnie samego Placu Czerwonego i moim oczom ukazał się kompleks gospodarstwiennego historycznego muzea. Czyli Muzeum Narodowego, które bardzo często widywaliśmy na zdjęciach historycznych podczas parad Armii Czerwonej za sprawą tego, że ono już bezpośrednio graniczy z Placem Czerwonym. Co ciekawe, weszliśmy na ów plac typowo nocą, kiedy wszystko migotało, wszystko było rozświetlone i powiem wam szczerze, na początku nie poczułem owego klimatu, bo z jednej strony znalazłem się w ekstremalnie historycznej przestrzeni, która jest tak przesiąkniętą historią. To właśnie tutaj, na potężnym podeście, przywódcy totalitarni Związku Radzieckiego trzęśli połową naszej planety. Józef Wissarionowicz Dżukaszwili, pseudonim twórczy Stalin, spoglądał złowrogo znad wąsiura na naród podczas parad wojskowych. Władimir Ilicz Ulianow, czyli towarzysz Lenin, przemawiał do narodu w orędziach na drewnianej mównicy. Nikita Siergiejowicz Chruszczow wymachiwał mocno rękami, grożąc Zachodowi i kapitalistom. No coś cudownego z tej perspektywy, że wiecie, to jest takie symboliczne miejsce. No kurczę, poczułem się po części tak, jakbym zawitał do Nowego Jorku. Bo to też jest taki symbol, prawda? Bardzo charakterystyczna przestrzeń na naszej planecie. Ale z drugiej strony jakoś nie do końca to do mnie dotarło. Jakoś ciężko mi było uwierzyć, że to jest dokładnie wypisz, wymaluj właśnie to, co oglądałem na zdjęciach historycznych, w książkach, w podręcznikach szkolnych. Nie do końca poczułem ten klimat, moi znajomi również, a to za sprawą tego, że po części Plac Czerwony był zawalony jakimiś rusztowaniami, zaporami dla gapiów, krzesełkami i sceną. Prawdopodobnie dzień wcześniej organizowano tam jakąś uroczystość. Ponadto jawił się on troszeczkę niepozornie, jakby tak sielankowo, laicko. No nic by nie zwiastowało tych wydarzeń, które tam właśnie miały miejsce. W dodatku prezentował się jakby troszeczkę klaustrofobicznie. Nawet moi znajomi zwrócili na to uwagę, że zawsze myśleli, że Plac Czerwony jest o ciupinkę większy, no bo tak by się to prezentowało właśnie na zdjęciach historycznych, jak te dziesiątki tysięcy soldatów przechodzili na paradach militarnych ową przestrzenią, jak czołgi prawdziwymi tysiącami przejeżdżały przed mauzoleum Lenina. Ja nawet wiem, czego to jest kwestia, mianowicie moim zdaniem dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że człowiek na Placu Czerwonym ma zagubione poczucie skali z uwagi na to, że obiekty, które otaczają ową przestrzeń, są potężnych rozmiarów. I człowiek się czuje taki malutki, taki okrążony przez te wszystkie przybytki. Z jednej strony macie mur samego Kremla, teoretycznie zwykły mur, ale gdybyście w myślach sobie go porównali do zwykłego budynku, to jest naprawdę potężny skurczybyk. Z drugiej strony macie GUM, czyli właśnie centrum handlowe, pięknie, finezyjnie oświetlone, notabene, piękny kompleks, tyle tylko, że również jest to kompleks gargantuicznych rozmiarów. No, notabene też nie polecam tam wchodzić, dlatego, że jest to najdroższe centrum handlowe Federacji Rosyjskiej. Wchodzicie, 10 tysięcy złotych musicie zapłacić za paczkę zapałek, no. Może troszeczkę przesadzam, ale mniej więcej tak to wygląda, że $300 to za waciki tam dacie. Z trzeciej strony macie oczywiście przybytek tego potężnego Muzeum Narodowego, a z czwartej jest cerkiew świętego Wasyla. Nie ma żadnych mniejszych obiektów, więc człowiek jest zastraszony z góry przez owe kompleksy. Chociaż też muszę przyznać, że jeżeli chodzi bezpośrednio o cerkiew Wasyla, to akurat ona myślałem, że jest większa. Zawsze mi się na zdjęciach historycznych jawiła jako taka mega struktura, ale przyrównując ją do naszych chrześcijańskich katedr, nawet takiej, która stacjonuje w moim prywatnym mieście, w realnym świecie, w którym zamieszkuję, to przyznam, że nasze katedry są większe. Sobór świętego Wasyla aż taki potężny nie jest, co mnie zdziwiło. Natomiast to jest ta pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że sam Plac Czerwony to jest parabola. Parabola odwrócona brzuszkiem do góry. To nie jest płaska przestrzeń, to nie jest płaski plac. On jest wybrzuszony. Efektem czego stojąc na jednej jego krawędzi nie widzicie końca, nie widzicie drugiej strony placu.
Przed sobą macie górkę. Taka ciekawostka. Inną ciekawostką jest to, że historia nazewnictwa owego miejsca jest dosyć wyjątkowa. Wielu ludzi myśli, że jest ona bezpośrednio związana z czerwoną zarazą, prawda, z komunizmem jako takim, no bo plac czerwony i czerwony kraj, bolszewicy, to się wszystko, prawda, układa w jeden spójny ryt. Nic bardziej mylnego. Ta nazwa wzięła się w ogóle skąd inąd. Nie zawsze w ogóle tam był plac, dlatego że na początku w Moskwie to wszystko było zabudowane domostwami drewnianymi. Dopiero roku pańskiego 1493 na mocy edyktu Iwana III postanowiono nie odbudowywać tego kwartału miasta po jednym z potężnych pożarów w stolicy i utworzyć w ten sposób targowisko miejskie o nazwie Pożar, czyli Wypalone. Samoistnie przez ludność lokalną wraz z upływem kolejnych lat nazwa zremodelowała się na Krasny Ploszczat, czyli ładny plac, bo słowo krasny w języku rosyjskim oznacza zarówno ładny, jak i czerwony. Dzisiaj plac jest nazwany mianem czerwonego, ale nie zawsze tak było, więc ta historia nie ma żadnego związku z komunizmem. No i co? Oczywiście sam Kreml był towarzyszącą strukturą tejże właśnie przestrzeni, tyle tylko, że on nie robi z zewnątrz specjalnego wrażenia, bo jedyne co widzimy to te potężne baszty i mur. No mur jest ładny, mur jest potężny, mur robi wrażenie, ale to tylko mur, więc nie ma się nad czym zachwycać. Prędzej już nad tymi basztami. I tutaj także przemycę garść ciekawostek, mianowicie niewielu ludzi wie, że Kreml nie zawsze był czerwony, za czasów carskich malowano go sukcesywnie na biało, tak samo jak niewielu ludzi wie, że Kremlów na wschodzie jest co niemiara, dlatego że słowo Kreml oznacza tyle co gród warowny, więc wiele miast ma Kremle, tyle tylko, że ten Kreml możemy pisać z dużej litery, bo to jest ten jeden Kreml, to jest jego nazwa własna, resztę Kremlów piszemy z litery małej. Inna ciekawostka jest taka, że bezpośrednio obok tego soboru Wasyla Błogosławionego, czyli tej potężnej cerkwi na Placu Czerwonym, jest zlokalizowany jedyny pomnik, który właśnie spoczywa dumnie na Placu Czerwonym, a jego historia jest bardzo blisko związana z historią kraju polskiego, co ciekawe. Jest to pomnik Minima i Pożarskiego, którzy to ludzie na mocy buntów mieszczańskich wygonili Polaków ze stolicy Rosji Carskiej. Przypominam wam, że myśmy kiedyś Rosję Carską podbili i Moskwa była nasza. Fizycznie, myśmy tam pili, myśmy tam się bawili, husaria tam sobie jeździła, było fajnie, ale potem nas stamtąd wyrzucili. No niestety tak też bywa. Oczywiście sam pomnik na początku spoczywał w centralnym punkcie Placu Czerwonego, na samym środeczku, ale potem został przesunięty bliżej samego soboru Wasyla z uwagi na to, że trzeba było jakoś przeprowadzać parady wojskowe, a i w dodatku w centralnym punkcie Placu Czerwonego spoczęło mauzoleum Lenina. Oczywiście troszeczkę podsunięte pod mur kremlowski, no ale jednak spoczęło blisko owego centralnego punktu mauzoleum Lenina, które straszy po dziś dzień. Oczywiście w nim byłem, oczywiście na własne oczy zobaczyłem przywódcę Czerwonej Rewolucji, ale to jeszcze nie było tego dnia, więc o tym będę opowiadał w przyszłości. Póki co obejrzałem sobie całą strukturę z zewnątrz. Jest bardzo masywna z perspektywy swojego posępnego charakteru. Już nawet nie chodzi mi o wygląd, chociaż wygląd też jest taki dosyć masywny, toporny, obsadzana jest cała ta budowla czerwonym marmurem, a na jej przedzie tkwi bardzo symboliczny napis w grażdance Lenin. I tenże napis już z automatu sprawił, że ciary przeszły mnie po plecach. No bo jeżeli człowiek sobie uświadomi, że tam spoczywa właśnie ten Lenin, to no robi to wrażenie. Ale tej nocy poszliśmy dalej, dlatego że wiał bardzo mroźny wiatr, było nawet mokro, chyba zaczęło padać, z tego co pamiętam, mroźny, lodowaty deszcz znad Syberii. No i chcieliśmy jeszcze pójść, to znaczy głównie ja chciałem, byłem takim motorem napędowym naszej grupy, dlatego że przez te kilka dni w Moskwie chciałem zobaczyć najwięcej miejsc, jak to tylko możliwe. Miejsc, sensu stricto, bardzo charakterystycznych i symbolicznych na wschodzie, prawda? Więc zacząłem ciągnąć w stronę rzeki Moskwy, ona przepływa zaraz obok Kremla, zaraz obok Placu Czerwonego, no i już naszym oczom ukazała się kolejna potężna struktura, którą chciałem odwiedzić. Był to Chram Chrystusa Spasiciela, czyli Sobór Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, bardzo charakterystyczna budowla, o której to historii muszę wam poopowiadać. Po prostu muszę, dlatego że musicie wiedzieć, jak ta historia wyglądała, była ona dosyć przerażająca i symboliczna. Sama struktura jest bardzo wielkim symbolem i no grubiaństwem byłoby nie wiedzieć, dlaczego akurat chcieliśmy odwiedzić ten, a nie inny kompleks. Notabene również nadmienię to, o czym już wspominałem podczas owej serii, czyli ten solidny fakt, że do kompleksu szli
szliśmy co najmniej ze 4 razy podczas naszych odwiedzin w Moskwie. 4 razy planowaliśmy go zwiedzić, wejść do owej cerkwi, ani razu nam się niestety nie udało. Dlaczego? Będę o tym mówił w przyszłości, ale no już teraz zaprezentuję wam zdjęcia z tych kolejnych podejść pod kompleks. Pierwszej nocy na drodze stanęły nam nieprzychylne warunki pogodowe, bo już było tak piekielnie zimno i tak przerażająco mokro, iż członkowie mojej grupy powiedzieli, że pierdaczą taką robotę, jadą w Bieszczady, wracają do hotelu, ja ruszyłem za nimi. Natomiast czemu ta cerkiew w ogóle jest tak wyjątkowa, pomijając ten soczysty fakt, że jest to największa cerkiew na planecie Ziemia, chociaż też aż taka potężna ona nie jest, myślę, że troszeczkę tutaj ludzie przesadzają, jeżeli mówią o gargantuicznych rozmiarach owej struktury, bo no po raz kolejny, nasze chrześcijańskie katedry moim subiektywnym zdaniem bywają znacznie potężniejsze i to tylko w kraju polskim, nie mówię o ogólnoświatowych. Ale nawet nie o to mi chodziło, bardziej chodziło mi o symbolikę samej przestrzeni, dlatego że historia owego miejsca, na którym, tej działki, na której spoczywał Sobór Chrystusa Zbawiciela, już sama w sobie była bardzo przerażająca i piorunująca, mianowicie to nie jest ta autentyczna cerkiew. Prawdziwa, ta pierwotna cerkiew została wysadzona przez bolszewików, którzy na tej działce, na jej miejscu chcieli postawić swój kompleks zupełnie innej charakterystyki. Przypominam wam, że komuniści to byli ateiści, więc im na wierze i gloryfikacji owej wiary nijak nie zależało. Ci właśnie Sowieci roku pańskiego 1931 wpadli na ten diaboliczny plan, ażeby na owej działce postawić najwyższy drapacz chmur cywilizacji ludzkiej tamtych czasów, mający mieć 0,5 kilometra wysokości, 100 kondygnacji, który byłby zwieńczony potężną statuą wodza dobrodzieja Lenina, ponad 3-krotnie potężniejszą od statuły wolności z Nowego Jorku. Robiłoby to prawdopodobnie mocarne wrażenie i byłby to kompleks niezmiernie ikoniczny. Tyle tylko, że do jego budowy ostatecznie nie doszło. To znaczy zaczęto tą budowę, no ale na postawieniu fundamentów i kilku pierwszych kondygnacji się skończyło. Kompleks miał być wykonany w tym stylu architektonicznym Art Deco, bogatych zdobień, miał być poszerzany do dołu, a i przy okazji miał mieć takie kolumnady, taką fasadę troszeczkę jakby pałacową. W jego wnętrzu na samym dole miała się znajdować najpotężniejsza aula w historii cywilizacji ludzkiej, gdzie obradowałyby Rady Ludowe Sowieckiego Sojuza. Przypominam wam, że na papierze komunizm był tak naprawdę ustrojem demokracji ludowej. Tam nie miał rządzić totalitarny władca ani nawet partia, ale rady ludowe z poszczególnych regionów. Na papierze komunizm marksistowski miał być najbardziej demokratycznym ze wszystkich ustrojów, nawet ze współczesnych. Tyle tylko, że wszystko funkcjonowało jedynie na papierze. Tak naprawdę pełnia władzy należała do jednego charakterystycznego człowieka, tak zwanego przywódcy komisarzy ludowych. Ale mniejsza, nie o tym chciałem. Chciałem o tym, że komuniści z gruntu zakładali, że rewolucją obejmą całą kulę ziemską, a jako że no, sama rewolucja wyszła ze Związku Radzieckiego, z Federacji Rosyjskiej i dawnej Rosji Carskiej, to wypadałoby, żeby te wszystkie rady ludowe zbierały się właśnie tam, w stolicy świata. I tak to właśnie miało się prezentować, żeby ludzie z nawet najdalszych zakątków planety Ziemia, z takich krajów jak Ekwador czy Chile, zjeżdżali do Moskwy, do Pałacu Rad, żeby tam obradować nad przyszłością kuli ziemskiej. Żeby tych wszystkich ludzi, te wszystkie rady ludowe pomieścić, musieli stworzyć komuniści, rzecz jasna, najpotężniejszą aulę świata. Ale tak jak mówiłem, budowa nie została zakończona, wstrzymano ją poprzez wybuch II wojny światowej. Potem nie było zasobów finansowych, ani także samych surowców. W momencie, kiedy Niemcy zaczęli dochodzić do Moskwy, rozkradziono nawet stal konstrukcyjną z fundamentów owej megastruktury, żeby budować zapory przeciwczołgowe na przedmieściach stolicy. Ostatecznie po wojnie również do budowy nie powrócono, nie było nikogo na to stać, nie było zasobów finansowych ani surowców, tym bardziej kraj był biedny, bieda piszczała niczym myszy w piwnicy, ludzie marli na ulicach miast ZSRR dziesiątkami milionów z głodu. Więc do budowy nie powrócono, fundamenty zostały zalane wodą, utworzono w ten sposób największy basen w historii świata, a następnie po wielu, wielu latach postanowiono odbudować to, co na początku wysadzono, czyli samą cerkiew. Ale to nie oznacza, rzecz jasna, że monumentalizm i zapędy architektoniczne bolszewików ze wschodu nie dały o sobie znać. Znalazły one swój wydźwięk, swoje ujście w latach 60., kiedy ostatecznie w Moskwie postawiono inną megastrukturę, która była jeszcze wyższa od planowanej
planowanego do budowy pałacu. Rad oczywiście to również miał być psztyczek w nos imperialistów z zachodu, kapitalistycznych świń, pokazanie, że my potrafimy, że nas na to stać i choćby dlatego to budujemy. Mowa tutaj rzecz jasna o ostankińskiej telebłaszni, ale w niej byliśmy kilka dni później, więc jeszcze nie będę o niej snuł opowieści. Tej nocy po prostu udaliśmy się do hotelu. Rzecz jasna, noc była jeszcze długa, szwendaliśmy się troszeczkę po mieście, kupiliśmy sobie troszeczkę godziwych trunków, które następnie sączyliśmy w pokoju hotelowym. Rozmowy toczyły się aż do wczesnych godzin porannych. Nie wyspałem się ani trochę, ale nie żałuję, mam co wspominać, było ciekawie. Nazajutrz natomiast powiedzmy, że nie wszystko poszło zgodnie z planem i nie chodzi tutaj o mnie, o to, że miałem kaca czy coś, bo pewnie to wam przychodzi do głowy. Chodzi o to, że niektórzy członkowie naszej grupy troszeczkę za długo spali, efektem czego no ciężko było zrealizować to, co założyłem na drugi dzień pobytu w Moskwie, a założyłem odwiedziny w Kubince, w najpotężniejszym muzeum pancernym na wschodzie, gdzie rzecz jasna po dziś dzień widnieje makabrycznie dużo prototypów Związku Radzieckiego, a i konstrukcji przejętych od III Rzeszy. Bardzo ciekawe to miejsce, również bardzo intrygujące z perspektywy czystej historii, ale o tym jeszcze zaraz będę opowiadał. Zlokalizowane 70 km od Moskwy, więc kawałek trzeba było przejechać. Był to delikatny problem, bo na dworcu białoruskim, tak zwanym Bieloruskim wakzale, pojawiliśmy się w okolicach, zdaje się, godziny 13.30. Z tego co pamiętam, jajec sobie odgryźć nie dam po takim czasie, ale wydaje mi się, że tak to mniej więcej wyglądało. Na co bym teraz chciał zwrócić waszą solidną uwagę, to przede wszystkim na symbolikę owego miejsca. To jest zwykły dworzec kolejowy, tam nic się nie działo, żadne potężne bitwy tam nie miały miejsca, ale na wschodzie symbolika związana z Wielką Wojną Ojczyźnianą, czyli z ich konfliktem drugowojennym, jest tak powszechna, że w każdej mieścinie, zgwarantuję wam po prostu, jak pierdkowate miasteczko by nie było, zawsze znajdziecie tam jakieś pomniki nawiązujące do owej historii. Na dworcu nie było inaczej, to stamtąd czerwonoarmiści z całego kraju wyjeżdżali na front. Dlatego też był tam pomnik żegnającego się radzieckiego soldata ze swoją żoną, tudzież dziewczyną. Same latarnie były też przystrojone pepeszami sowieckimi, napisy 1941. Przypominam wam, że ich zdaniem druga wojna zaczęła się właśnie w 1941 roku, a wcześniejsze zawieruchy frontowe to były tylko przepychanki typowych imperialistów. No rzecz jasna, na wschodzie uważa się, że to oni byli wyzwolicielami i wcześniej w ogóle nie mieli żadnej agresji w stosunku do Europy. No. Rzecz jasna, sukcesywne wypieranie jakichkolwiek faktów historycznych jest wyznacznikiem wschodu, no niestety. Powracając do samego dworca, mam z nim związane bardzo miłe wspomnienia z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że wstąpiliśmy sobie do KFC i na platformie peronowej, na schodach, na słoneczku zajadałem sobie te charakterystyczne kurczaczki, aż mi się uszy trzęsły, takie to było smakowite. No. Zapamiętałem to, dlatego że po raz pierwszy w życiu jadłem cokolwiek w KFC. Ktoś by mógł się oburzyć, powiedzieć: bum, 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 grzechu, jak to w ogóle możliwe? Say what? Jak to, co ty w ogóle opowiadasz, człowieku? 28 lat miałeś i pierwszy raz w życiu stołowałeś się w KFC? Ano tak. Do tej pory rzadko kiedy korzystałem z usług klasycznych franczyz, tych fast foodów. W Maku jadłem tyle razy, że można by to było policzyć na palcach jednej ręki. W Burger Kingu nie jadłem w ogóle, w KFC nie jadłem w ogóle, w Pasibusie nie jadłem w ogóle i tak dalej, mogę tak naprawdę długo wymieniać. Oczywiście tak to wyglądało w tamtych czasach, dlatego że przez ostatni rok mojego życia zdecydowanie te zaległości nadrobiłem, no ale tak to wtedy wyglądało, prawda, więc dla mnie to była nowość. Druga kwestia jest taka, że również sączyliśmy sobie napoje alkoholowe. Kupiłem coś bardzo dziwnego, mianowicie piwa zatytułowane Boiler Maker by Tuborg. Nawet nie wiem, jakiej to było produkcji, czy to była Federacja Rosyjska i po prostu wzorowali się, wiecie, tak kreowali na jakąś zachodnią markę, czy też być może jakieś piwo typowo importowane. Ale co ciekawe, był to napój, który był bezpośrednio mieszany z klasycznym bourbonem, z whisky. Smak może o ciupinkę podobny do naszego Desperadosa, no to nie był żaden craft, nic tak ambitnego, ale
ale mimo wszystko naprawdę mi smakowało. To, na co jeszcze zwróciłem uwagę, to fakt, iż zarówno tak jak w przypadku Aeroflotu, czyli tych linii typowo lotniczych Federacji Rosyjskiej, na samolotach maluje się po dziś dzień symbol sierpa i młota, tak samo na ich liniach kolejowych po dziś dzień jest godło Związku Radzieckiego. No. Po dziś dzień, pomimo upadku komunizmu, no to cały czas ich pociągi są obdarzone sierpem i młotem. U nich taka symbolika jest nagminna, więc nie jest to nic dziwnego. Zresztą nawet w momencie, kiedy zasiedliśmy już w pociągu, który notabene przyjechał po godzinie, więc nasz harmonogram dnia naprawdę bardzo mocno był napięty, nawet w pociągu znalazł się jakiś Rosjanin z harmoszką, który zaczął snuć swoją pieśń na wszystkie przedziały o Sowieckim Sojuzie, o bolszewikach, o soldatach, co to idą na front w boj, o wojnie w Afganistanie. Znam szczerze, żałuję, że tego nie nagrałem. Nie chciałem tego rejestrować, bałem się, że gościu będzie chciał ode mnie za to kasy, no ale z drugiej strony żałuję, że nie spytałem, ile by chciał, bo może bym się z nim dogadał i teraz mielibyście fajną wstawkę w tle. Niestety, no nie wyszło. Co zobaczyliśmy po dotarciu na miejsce, a i przy okazji w samej drodze? Rzecz jasna, biedę. To jest to, o czym wielokrotnie wam mówiłem, opowiadałem, że Federacja Rosyjska jest krajem dysonansów i to naprawdę wielkich skrajności. Jest tam kilka takich najpotężniejszych miast, gdzie reprezentowany jest jako tako europejski poziom. Super. Oczywiście mój sąsiad napierdupca obecnie wiertarką, bo czemuż by nie? Akurat jak włączam program do nagrywania, tak to przez cały dzień milczy, tylko jak włączę program do nagrywania, z momentu musi zacząć robić remont. Remont, który prowadzi, żeby wam nie skłamać, no już tak chyba będzie z tego z rok. Pozwólcie, że będę to sukcesywnie ignorował. Teraz mam czas na nagrywanie, więc ja po prostu będę dalej opowiadał, nie zwracał uwagi na te ekscesy dźwiękowe. Wybaczcie. Mimo wszystko na wschodzie jest kilka bogatych miast, choćby takich jak sama Moskwa, no ale nawet na obrzeżach Moskwy już bieda piszczy, zaręczam wam, widziałem. Tak czy inaczej, te miasta reprezentują jakkolwiek europejski poziom. Przebywając w centrum Moskwy czujecie się tak, jakbyście byli w Londynie, ale to tylko centrum Moskwy. Jeżeli wyjedziecie gdzieś na wieś, ewentualnie w rejony mniejszych miasteczek, tam Federacja Rosyjska jawi się jak kraj trzeciego świata, a ludzie żyją w skandalicznie niskich, złych warunkach. Osoby orające pola końmi, ewentualnie jakimiś starymi ciągniczkami z okresu Związku Radzieckiego, rzecz jasna drewniane, walące się chatki, obskurne blokowiska, które powolutku zaczynają odchodzić w niebyt, bo przechodzą w zgliszcza, coś przerażającego. Rzecz jasna, z momentu zauważyłem także oldschoolowe maszyny, krazy, kamazy, tatry, oczywiście łady. Niejednokrotnie w moje oczy rzuciła się również klasyczna buchanka, czyli ogóreczek ze wschodu. Fajne to klimaty, no bardzo oldschoolowe, rzecz jasna oldschoolowe z biedy, a nie z chęci powrotu do korzeni. Natomiast no co, my odwiedziliśmy sklep. Oczywiście też infrastruktura Kubinki, nie myślcie, że jest jakaś zarąbista. No tak prezentuje się chodnik w samym centrum miasta, tak natomiast prezentuje się jedna z głównych ulic w samym centrum miasta, no po prostu środkowa Federacja Rosyjska, co tu wiele mówić. To, co było śmieszne, to fakt, że w sklepie napotkałem produkty, o których można pomarzyć u nas, których w ogóle się u nas nie spotyka. Między innymi były to lejsy o smaku kraba. Być może w Polsce sprzedają, ja się do tej pory jeszcze nigdy nie spotkałem. A i przy okazji korolewskaja krewetka, czyli smak krewetkowy. Ale dziwne rzeczy. Inna rzecz rzucająca się w oczy to amerykańskie trucki, czyli klasyczne 18-kołowce, które widujemy na każdym amerykańskim filmie. Na wschodzie się je widuje i to nagminnie na porządku dziennym, co jest być może troszeczkę dziwne z uwagi na to, że to jest w końcu Federacja Rosyjska, co tam robią amerykańskie ciężarówki, no ale jednak znawców tematu nie powinno to specjalnie dziwić. Amerykańskie ciężarówki są bardzo wielkim rarytasem, są bardzo wielką rzadkością w środkowej i zachodniej Europie. Dlatego, że nam do Ameryki jest piekielnie daleko. Natomiast w przypadku samej Federacji Rosyjskiej już się ich spotyka naprawdę sporo, z uwagi na to, że są wygodniejsze, są po prostu większe, jest tam więcej przestrzeni życiowej, więc kierowca ma lepszy komfort jazdy oraz samego życia.
A i w dodatku można u nich przedsiębrać tym podobny transport, z uwagi na to, że dystanse pomiędzy miastami są ogromnych rozmiarów. Jakby tego było mało, no dobrze by było, żeby kierowca miał troszeczkę miejsca w tej szoferce, bo czasami spędza w niej wiele czasu, kompletnie oddalony od jakichkolwiek miejscowości. No i też inaczej wyglądają przepisy. Na gruncie Polski i zachodniej Europy dopuszczalna długość składu wynosi 18 metrów 75 cm. Jeżeli skład będzie dłuższy, no to już jest transport ponadgabarytowy, to już są inne restrykcje. Na wschodzie natomiast w niektórych regionach to jest 20 metrów, ale prawda jest taka, że nikt po prostu na to nie zwraca uwagi. Nawet jeżeli będziesz jechał składem o długości 23 metry, po prostu policja machnie na ciebie rękoma, bo to jest kraj bezprawia, powiedzmy sobie szczerze, więc tym podobne rarytasy się tam widuje. Natomiast powracając do naszej wyprawy, to co mnie skonfundowało w zaistniałej sytuacji po wyjściu z samego dworca kolejowego, to fakt, iż to jest w końcu Środkowa Federacja Rosyjska, czyli nie uświadczy tam żadnej infrastruktury dla turystów. Nikt nie pomyśli o tym, żeby może stworzyć jakieś linie autobusowe, ewentualnie jakąkolwiek komunikację pomiędzy dworcem kolejowym a największym muzeum broni pancernej po tej stronie świata. Nie ma internetu, nie ma GPS-a, nie ma zasięgu, nie ma kontaktu ze światem, z cywilizacją, dlatego że jesteście na zadupiu. Oczywiście nikt nie wie, gdzie należy iść, no bo i skąd? Pytamy lokalsów. Co ciekawe, oni też nie do końca się orientują. Mówią tylko, że no gdzieś tam w tamtym kierunku, ale nie nada, malciki, nie nada. Potem dopiero się dowiedzieliśmy, dlaczego nie nada. No bo nie ma przecież żadnych chodników, nie ma żadnych ścieżek ani dróg. Na początku musicie iść wzdłuż autostrady, gdzie ciężarówki mijają was na pełnej prędkości, nikt nawet nie przyhamuje, nikt nie zwolni. A potem idziecie rzeczystym polem, a przypominam wam, że przez cały czas okres naszego bytowania na wschodzie lał mroźny deszcz. Więc jak ta podróż się skończyła, nadmienię tylko, że z pewnymi perturbacjami, ale o tym będę opowiadał na kolejnym materiale z wyprawy moskiewskiej. Postaram się, żeby pojawił się on znacznie szybciej niż... No przestrzeń czasowa pomiędzy tym a poprzednim materiałem owej wyprawy, no myślę, że... W granicach kolejnego miesiąca on zawita na kanał. Na razie z mojej strony to tyle. Jeżeli wam się podobało, no to łapkujcie. Mam nadzieję, że nie był to dla was czas stracony. Mam nadzieję, że miło go spędziliście i dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Jeszcze raz przepraszam za sąsiada Janusza z wiertarką, który napierdupca mi nad głową, ale nie mam na niego wpływu. Jeżeli chcecie wesprzeć kanał, oczywiście link do Patronite'a w opisie. Na razie z mojej strony to tyle. Hej ludziska, cześć!